to program specjalny w TVN24. Małgorzata Kukuła, dzień dobry. To 14 dzień wojny w Ukrainie i najnowsze informacje z frontu. Podczas blokady Mariupola zginęło 1300 osób. Trwa ewakuacja z Buczy, Hostomla i Irpienia. Udało się ewakuować część mieszkańców z Enerhodaru, z okolic Zaporoża. Podsumowanie ostatnich godzin teraz w relacji Michała Schneidera. Michale. Dramatyczne doniesienia z frontu. Mamy informacje o działaniach Ukrainy w celu zatrzymania Rosjan, ale też widzimy cały czas bohaterską postawę Ukraińców, którzy stawiają opór najeźdźcy. I w podobnym tonie wypowiedział się Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, który apeluje do rosyjskich żołnierzy, żeby zakończyli tę wojnę i wrócili do domu, jeśli chcą przeżyć. Jednocześnie przekazał, że poziom zagrożenia jest teraz maksymalny, ale Ukraińcy się nie poddadzą. Coraz więcej. Program specjalny w TVN24, 14 dzień wojny w Ukrainie i kryzys humanitarny pogłębiający się z dnia na dzień. Informacje, które do nas docierają ze wschodu Ukrainy, są drastyczne. Nagrania, które dostajemy, też są drastyczne, te, które możemy. To teraz będziemy we Lwowie, na zachodzie kraju, w mieście wielu uchodźców wewnętrznych, bo tam jest jeszcze względnie bezpiecznie. Do Lwowa z Kijowa wyjechał także Ołech Biłecki, dziennikarz Ukraina 24, który opowiada o tym, jak teraz wygląda życie w mieście. Na żywo przenosimy się na wspólną konferencję, i to Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych, na wspólnej konferencji z szefem Światowego Programu Żywnościowego. Usłyszeliśmy od ministra spraw zagranicznych, że szacunki są takie, że około 5 milionów osób może się ewakuować z Ukrainy. Część zostanie w Polsce, ale też jest potrzeba pomocy innych krajów, szczególnie europejskich, i na tę pomoc szef polskiej dyplomacji mówił, że ma nadzieję, że będzie mogła również Polska liczyć. A teraz w programie specjalnym przyglądamy się z uwagą sytuacji elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Państwo pamiętają, że kilka dni temu została ona zajęta przez Rosjan. Pracownicy zostali zakładnikami. O skomplikowanej sytuacji wokół elektrowni jądrowej już teraz Michał Schneider.